miasteczku królewskim Krośnieńku nad Dunajcem, witam wszystkim. Na międzynarodowym, można powiedzieć, jubileuszowym z Pasem Góralskim pozdrowieniem. Witajcie pięknie! Prowadzam od tu zaczarowany świat naszych uroczych pieni. Naszymi śpiewkami, tońcem, góralską muzyką i gotkami. Zbojniczki krzesany obertany w koło. Ojcie siedzi z nami, będzie nam wesoło. Serdecznie i ogromnie dziękuję, że tak licznie przybyliście na dzisiejszą uroczystość zakończenia
jubileuszowego 80. Międzynarodowego Spływu Kajakowego imieniem Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Proszę Państwa, jak wiemy wszyscy, organizatorem spływu tego i wielu poprzednich jest Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji Dunajec. Natomiast współorganizatorami są Polski Związek Kajakowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Urząd Miasta w Nowym Targu, Urząd Gminy Czorsztyn, Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, Urząd Gminy Łącko oraz Urząd Miasta w Nowym Sączu. Witam serdecznie. Cieszę się, że w zdrowiu, na wesoło, szczęśliwie Państwo dopłynęli do mety. Ja chciałem serdecznie powitać zaproszonych gości na dzisiejszą uroczystość zakończenia spływu. Witam przedstawiciela władz miejscowych, czyli wójta gminy Krościenko nad Dunajcem, pana Jana Dydę. Witam serdecznie dyrektora, prezesa krakowskiego holdingu komunalnego, małżonką pana Tadeusza Czmiela, prezydenta Tadeusza Czmiela, i zapraszam tutaj na podium. Państwo, żeście otrzymali dzisiaj takie pamiątki z 80-lecia spływu, które mogliśmy zrealizować dzięki zaangażowaniu i przyjęcia partnerstwa w organizacji jubileuszu Urzędu Miasta Krakowa. A tej ciekawej książki, która po raz pierwszy oficjalnie stanowi historię międzynarodowego spływu kajakowego na Dunajcu, są tutaj nasi, że tak powiem, fotoreporterzy, realizatorzy, Krysia i Jurek Czopkowie. Wielkie brawa dla nich. To powiem tylko jeszcze, że partnerem naszym jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Spływ bierze udział w takim cyklu Grand Prix. Teraz to, co na co Państwo najbardziej czekacie, czyli wyniki spływu, przedstawiam tutaj sędziego głównego naszego spływu, Leszka Golona, który po raz pierwszy w tym roku jest głównym sędzią, myślę, że nie ostatni, który będzie czytał wyniki, będziemy wręczać nagrody i później będziemy nagrody rzeczowe, nagrody upominki, puchary i tak dalej. Proszę teraz głównego sędziego o wyniki i zaczynamy od pucharu imieniem Tadeusza Pilarskiego za wyścig drużynowy. Wyścig drużynowy o puchar imieniem Tadeusza Pilarskiego. Trzecie miejsce, pierwsza drużyna LKS Dunajec. Drugie miejsce, pierwsza drużyna Jogi Babu. I pierwsze miejsce KKB 29. Kraków, proszę. Wyniki indywidualne. Kategoria T1K. Trzecie miejsce, Szarejko Grażyna, Jogi Babu. Drugie miejsce, Korzeniowska Maria, LKS Dunajec Krościenko nad Dunajcem. Pierwsze miejsce, Szyca Madras Urszula, KSW Pijawka Słupsk. Kategoria T2K. Trzecie miejsce, Łosińska Barbara, Pająk Wiesława, Jogi Babu. Drugie miejsce, Kurpon Joanna, Jaworska Anna, KKW 29, Karszer Kraków. I pierwsze miejsce, Kurpon Natalia, Borucka Oliwia, KKW 29, Karszer Kraków, kategoria jedynek męskich. Trzecie miejsce, Górszczyk Wojciech, indywidualny. Drugie miejsce, Piątek Ryszard, KKW 29, Karszer Kraków. Pierwsze miejsce, Jarosz Marian, Związek Podhalan Kościerski, kategoria T2M. Trzecie miejsce, Racut Krzysztof, Ostrowiński Krzysztof, KKW 29, Kraków. Drugie miejsce, Zabrzeski Janusz,
Meus Marcel, KKW29, Karszer Kraków. I pierwsze miejsce, Biros Bogusław, Czosnowski Jan, KKW29, Karszer Kraków. Kategoria T2 Mixed. Trzecie miejsce, Kopeć Konkol Anna, Skórka Michał, KKW29, Karszer Kraków. Drugie miejsce, Kosioł Wioleta, Kosioł Andrzej, WKW Wiadrus Wrocław, 220 punktów. I pierwsze miejsce, Dębińska Magdalena, Dębiński Krzysztof, Jogi Babu. Kategoria C2 Open. Trzecie miejsce, Pobori Krzysztof, Pobori Barnabas, Szabatca Popow. Drugie miejsce, Kawaga Anna, Kakas Tomas, Hungaria Hedonis. Pierwsze miejsce, Kai Roland, Uchle Hogler, Glenwasser Niederweis. Te nasze pieniny, eczynuje no za to, ze czysta dni zimy, ej resztę samo lato. Ze czysta dni zimy, ej resztę samo lato. Karszer Kraków. Puchar ufundowany przez wójta gminy Krościenku nad Dunajcem dla najlepszego zawodnika z Krościenka na tegorocznym spływie. Nagroda dla najwyżej sklasyfikowanej drużyny z najdalszej miejscowości w Polsce za pracę z młodzieżą. Jogi Babu. Proszę Państwa, nagrodę wręczył fundator Krzysztof Polaszczyk, a nagrodą jest ten Kaja. Dawaliście ognia? Ale ja. A piliście? Nie. Bardzo dobrze, bo lekarze mówią, że trzeba 2 litry wody pić dziennie w takim upale. Bardzo dobrze, że tylko wody. Jeszcze Dunajca. Jest nagrodę, się Wam należy. Zapracowaliście sobie na ten kajak, wiedząc... Drodzy kajakarze, uczestnicy Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu jubileuszowego. Dziękuję Wam ślicznie. Zanim zakończę, bardzo poprosimy o hymn.
Państwo, 80. jubileuszowy Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu imienia Tadeusza Pilarskiego uważam za zamknięty. Proszę Państwa, jeszcze trochę muzyki, a ja już tak na koniec życzę szczęśliwego powrotu do domu i do zobaczenia za rok, najpóźniej za rok. Dziękuję bardzo. Thank you.